Cześć. Dziś kolejny odcinek z serii, a no właśnie, z życia fotografów przyrody, czy może warsztat fotografa przyrody. Sami ocenicie. Zima ma się ku końcowi, więc przyszła pora na podsumowanie sezonu i może na kilka rad dla tych, którzy dopiero zaczynają albo mają zamiar zacząć w przyszłym roku zabawę fotografowanie ptaków przy garnikach. Ale zanim przejdziemy do samego fotografowania, kilka uwag o karmniku, a dokładniej jak zapewnić dokarmianym ptakom bezpieczeństwo. Są tacy, którzy uważają, że dokarmianie czy to zwierząt w lesie, czy też ptaków przy karmnikach, jest to niepotrzebna ingerencja w przyrodę. Zdaniem innych, środowisko i tak już jest mocno zmienione, w związku z czym może warto pomóc ptakom, żeby jak najwięcej przeżyło ciężką zimę. Jeżeli zdecydujemy się na karmnik, pamiętajmy o tym, że dokarmianie powinno być albo stałe, albo zupełnie nieregularne i sporadyczne. Ptaki szybko przyzwyczajają się do regularnie podawanych posiłków i gdyby nagle ich zabrakło, mogłyby wpaść w tarapaty. Są to małe zwierzęta z szybką przemianą materii i w zasadzie w ciągu dnia muszą prawie cały czas jeść. Gdyby nagle przerwać dokarmianie, to nasze zaprzyjaźnione ptaki mogłyby zbyt długo czekać w okolicy z nadzieją, że w końcu jedzenie się pojawi i w mrozie czy zawierusze mogą już nie mieć sił na poszukiwanie pokarmu gdzie indziej. Bądźmy zatem odpowiedzialni, jeśli już zaczniemy dokarmiać, zapewnimy stały dostęp do pożywienia aż do nadejścia wiosny. A poza tym warto tak skonstruować lub umiejscowić karmnik, żeby nie miały do niego dostępu na przykład koty. Naszym zdaniem obserwowanie ptaków przy karmniku jest wspaniałą lekcją przyrody, a jednocześnie doskonałą terapią antydepresyjną. Ptaki można fotografować przez szybę okienną, pod warunkiem, że ma się czyste i nowoczesne okna, bo nasze stare szyby tak zniekształcały obraz, że nic się nie dało zrobić. Można też robić zdjęcia z czatowni. Żeby sfilmować to stadko zięb Jer, podjechaliśmy w pobliże karmnika samochodem. Tu z kolei fotografujemy ze zbudowanej kilka lat temu przydomowej czatowni. Fotografując dokarmiane ptaki, unikamy fotografowania ich na karmniku. No, chyba że akurat zależy nam właśnie na tym. Robimy zdjęcia ptakom siedzącym na pobliskich gałązkach. Albo dolatującym do karmnika. No i unikamy momentów, w których w dzióbkach mają nasiona słonecznika. Staramy się wybierać ciekawą pogodę albo jakieś fajne sytuacje lub pozy. Gdy światło jest mało kontrastowe, czasami używamy flesza, doświetlając scenę. Jeżeli oddalimy lampę od aparatu, unikniemy czerwonych lub zielonych oczu. Karmniki bywają różne. Najlepsze są takie z daszkiem, ponieważ ziarno nie namaka. W zależności od rodzaju pożywienia, przyciągniemy do jadłodajni różną klientelę. Ten dzięcioł zielonosiwy odwiedził nas przywabiony słoniną, ale szybko zaczął szukać innego pożywienia. Jaj owadów, poczwarek, może dorosłych osobników zimujących gdzieś w szczelinach muru. Obserwując go, doszliśmy do wniosku, że ptaki szybko się uczą, ponieważ widząc dzięcioła, nasze sikorki również zaczęły szukać pożywienia w szczelinach muru.
Dotychczas tego nie zauważyliśmy. Zniczek pojawił się w pobliżu raczej przez przypadek. Być może zwabiła go tylko obecność innych ptaków, bowiem nie korzystał z naszej spiżarni. Krogulec natomiast ewidentnie przyleciał zapolować na naszych podopiecznych. Najdziwniejszym jednak gościem przy naszych karmnikach był młody orzeł przedni. Pewnej zimy mieliśmy na skraju lasu karmnik z ziarnem dla ptasich mieszkańców puszczy. W pewnym momencie w kadrze pojawił nam się osobnik zupełnie innej bajki. Ale o tym opowiadaliśmy już w filmie pod tytułem Przednia sikorka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Małe ptaszki poruszają się bardzo energicznie, więc żeby zamrozić je w ruchu, trzeba używać bardzo krótkich czasów migawki. Czasami nawet 1/2000 sekundy to za długo. Fajne efekty uzyskuje się, dodając błysk flesza albo fotografując pod światło. Zdjęcia akcji w przypadku tak małych i szybkich ptaszków są trudne nie tylko ze względu na czas migawki, ale także na szybkość działania autofokusa, który zwykle nie nadąża za lecącym ptakiem. Obserwujemy więc, skąd i dokąd najczęściej przelatują ptaszki. Manualnie ustawiamy ostrość na miejsce, w którym z największym prawdopodobieństwem pojawi się obiekt. Ustawiamy na aparacie najwyższą prędkość zdjęć seryjnych. I strzelamy aż do skutku. Czasami kilkaset razy, żeby zrobić jedno, dwa dobre zdjęcia. Ponieważ niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Wróbla, kończymy nasz film zdjęciem wróbla. Jeżeli podobają Wam się nasze filmy, dołączcie do subskrybentów kanału oraz wesprzyjcie go za pośrednictwem platformy Patronite lub prostej wpłaty przez system PayPal Me. Linki w opisie pod filmem. Cześć!